Pod koniec ubiegłego tygodnia Zdrojowy Teatr Animacji zamienił się w scenę dla uroczystości wręczenia nagród Euroregionu Nysa. To już cykliczne wydarzenie, które tym razem odbyło się w Jeleniej Górze. Współpraca transgraniczna w Euroregionie Nysa ma już prawie 30 lat i wybierane są instytucje, które w zakresie tej wymiany mają osiągnięcia, więc realizują wspólne projekty, bądź też jest innego rodzaju współpraca na niwie kulturalnej, sportowej. Często to są gminy, które realizują bardzo kompleksowy program. Ta integracja społeczeństw na dole, ta rzeczywista więź międzyludzka, ona jest najważniejsza, ona daje najwięcej efektów i ona daje w ogóle jest solą funkcjonowania Euroregionu. Nagrody wręczano w trzech kategoriach. Najlepsza współpraca transgraniczna, osobowość z największym zaangażowaniem osobistym we współpracy transgranicznej oraz młodzi naukowcy. Z naszego terenu wyróżnieni zostali Związek Gmin Karkonoskich, Zbigniew Kulik oraz Klaudia Rusek. Jest to dla mnie wielki zaszczyt, że zostałam doceniona, no i że jestem wyróżniona jako jedyna studentka z Jeleniej Góry i że mogę tutaj uczestniczyć dzisiaj. Dzisiaj jestem wiceprezydentem tego Stowarzyszenia Europejskich Regionów Granicznych. Działam w Komisji Kultury, byłem przewodniczącym, także no, prawie ćwierć wieku aktywnie uczestniczę w pracach Euroregionu i ta nagroda, no dziękuję bardzo, jest dla mnie rzeczywiście wielkim wyróżnieniem. Zapracowałem przez to chyba ćwierćwiecze. W przyszłym roku gala Euroregionu Nysa odbędzie się po niemieckiej stronie.